Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj weźmiemy sobie pod lupkę zestaw ze sklepu internetowego VIP Cross Stitch. Do sklepu, jak i do zestawu macie link oczywiście w opisie i zaznaczam, abyście oglądali do końca, bo w pewnym momencie filmu podam Wam kod rabatowy do tego zestawu, jak i do wszystkich innych zestawów, które znajdują się właśnie w tym sklepie internetowym. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. W tym filmiku pokażę Wam całą zawartość tego zestawu. Opowiem o plusach i minusach, oczywiście według mnie, ponieważ to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wy macie prawo do tego, aby mieć zupełnie inną opinię na temat danych zestawów. Dlatego podkreślam, że to będzie tylko i wyłącznie moja opinie. Na samym początku zacznijmy od opakowania. Opakowanie jest naprawdę super, dlatego że mamy taki woreczek strunowy, który możemy zamknąć. Jest on duży, mieści się tutaj wszystko. I ja to na przykład bardzo lubię, dlatego że ja w tych oryginalnych zapakowanych woreczkach, jak już Wam kiedyś mówiłam, przechowuję sobie wszystkie zestawy, tak aby one się nie kurzyły, żeby te nitki się jakoś bardzo nie niszczyły, więc dla mnie to jest akurat bardzo ważne. Wyjęłam sobie te wszystkie rzeczy i tutaj będę przechodzić powoli do pokazywania Wam tego, co mamy w zestawie. Cała mulinka jest zapakowana tutaj, dlatego ja ją odłożę na później i zobaczcie, to jest po prostu coś pięknego. Mamy tutaj igiełki, które zostały wbite w taki pomponik. Tych igiełek jest dość sporo, bo aż 5, więc to jest dość niespotykane w tego typu zestawach. Zazwyczaj dorzucają nam dwie igiełki. To są igiełki tempe, więc w zasadzie super. Idealne do haftu, bo czasami zdarza się, że dają nam ostre igły. Ja na to nigdy nie zwracałam uwagi, ale no niestety tak jest. Więc fajnie, że jest ich dużo, że są w pomponiku i że są tępe. Dalej mamy w zestawie kanwę, którą też Wam pokażę za moment. Korzystając z tego przybliżenia, pokażę Wam całą resztę. Tutaj mamy instrukcję. Ona jest fajna, bo jest wydrukowana na kartce. Jak ja uwielbiam takie nowiutkie karteczki. Jejku. Tu jest właśnie cała instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób mamy prać, w jaki sposób presować na lewej stronie. Tutaj są pokazane wszystkie takie rzeczy, zaznaczone, że 11 cm to 3 nitki, 14 to 2 nitki. Więc fajnie, myślę, że tego nie muszę tutaj Wam pokazywać. Teraz mamy instrukcję, w sensie schemat. Schemat prezentuje się w taki sposób, jest tak ogromny, że nie jestem w stanie Wam go naraz pokazać. Zobaczcie, to jest cały schemat i jest po prostu ogromniasty. Naprawdę aż się zdziwiłam. Teraz Wam go pokażę mniej więcej z bliska i zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. Teraz macie okazję zobaczyć schemat z bliska. Ja już się tutaj wcześniej przypatrzyłam i widzę, że wszystkie te symbole, jeżeli chodzi o nadruk papierowy, są bardzo czytelne i raczej nie będzie problemu z ich rozczytaniem. Nie wiem jeszcze jak na kanwie, bo tam nie patrzyłam. Tutaj na przykład w kolorze jest pokazany ten obrazek, który będziemy haftować. Jest przepiękny, ale nie spodziewałam się, że taki ogromny. Teraz przechodzimy do kanwy, która również jest gigantyczna. Ja naprawdę się nie spodziewałam, że ten haft będzie aż tak duży. Naprawdę się nie spodziewałam. Jest gigantem, wielkim gigantem. Zobaczcie. To jest wow. Po prostu wow. W zestawie mamy 38 kolorów, co widać tutaj na tej legendzie. Wielkość w krzyżykach to jest 217 na 304, więc gigant, gigant. I tutaj u góry oczywiście mogę Wam pokazać, to jest obrazek, który będę tym razem haftować. Tutaj na kanwie doskonale widać, że tam, gdzie postać, mamy troszkę pikselozy, natomiast tło, jak widzicie, jest proste i przyjemne.
Tak to wygląda tutaj. Jest ogrom różnych znaczków, ale myślę, że praca będzie przyjemna. Natomiast to ocenimy już później. Teraz nadszedł czas na najlepsze, czyli na całą tą mulinkę. Już rozpakowuję i pokazuję. Rozpakowana mulinka wygląda tak. I teraz co my tu mamy? Mamy takie warkocze, coś a la warkocze, z oznaczonymi numerkami. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj mamy 9, 10, więc wow, sporo tego. I tutaj mamy na organizerze mniejsze ilości. Niby mniejsze ilości, ale i tak gigantyczne. Przepraszam za te odgłosy w tle, ale już pewnie wiecie, że to Nadia. Tak wyglądają te kolorki tutaj po tej stronie. A w taki sposób wyglądają kolorki po tej stronie. Więc kolorów jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy jeszcze jeden organizer, na którym mamy te kolorki, takie dwa. I wydaje mi się, że a nie, dobra. Wydawało mi się, że te kolorki to jest uzupełnienie, ale to jest zupełnie co innego. Tutaj mamy ten organizer, na który możemy sobie je poprzyczepiać, ale już wiem, że to będzie bardzo trudne. Na przykład tutaj mamy numerek 40. Nie wiem, czy mi się to wyostrzy. Numerek 40, który możemy sobie zaplątać tutaj. Więc mamy na to miejsce. Tutaj mamy numerek również 40. Ja nie wiem, o co chodzi. Tu też 40? 5, 3. O Jezus. Ja teraz nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Powiem Wam, że się trochę zamotałam. Nie mam pojęcia, jakie są oznaczenia tych mulin. Będę musiała do tego dojść. Mam nadzieję, że się to niedługo wyjaśni, bo teraz mam taki mindfuck i w zasadzie tak mnie to trochę zbiło z tropu. Szczerze, że ja sobie przez dłuższy czas analizowałam te wszystkie nitki i nie mogłam dojść do tego, skąd się wzięły tamte i do czego tamte w ogóle są. Ale okazało się, że to są po prostu kontynuacja na przykład tej niteczki, na przykład tej i tej. To są tak jakby dodatkowe, że jak nam się skończą te tutaj, to możemy sobie wziąć z tamtych i przełożyć na organizer. Więc teraz już wiem, o co z tym chodzi, ale miałam naprawdę mega zagwozdkę. Między innymi dlatego, że ja po prostu nie mogłam ich tak, powiedzmy, porównać do tych. I tak patrzyłam na tej, na to mówię, no kolory mi się nie zgadzają. Dopiero jak zaczęłam przykładać pojedyncze moteczki do każdego tego jednego, no to dopiero wtedy się kapnęłam, o co w tym wszystkim chodzi. No łatwe to nie było. Mega mi się podobają te mulinki, jest ich bardzo, bardzo dużo. No i też w międzyczasie, powiedzmy, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób ugryźć tą kanwę, żeby się to wygodnie haftowało. Tym bardziej, że nie mam tak wielkiej ramy do krosna. Dlatego postanowiłam sobie to zrolować.
przypięłam sobie to z wsówkami. Tutaj jest cała legenda, której zrobiłam sobie zdjęcie, więc będę musiała zaglądać. No i zacznę od góry. Chciałam zacząć od dołu, natomiast dół jest bardzo prosty, a ja mam w zwyczaju te prostsze elementy haftu zostawiać na koniec, tak aby było łatwiej. Po prostu. Ja już się zabieram do pracy, nie będę dłużej przeciągać i widzimy się za moment. Tak wygląda mój haft po 3 dniach. Dzisiaj jest trzeci dzień, w zasadzie połowa trzeciego dnia, może tak. Troszeczkę sobie tutaj pohaftowałam i w zasadzie przypomniałam, że nie pokazałam Wam wizualizacji tego haftu. A myślę, że może Was to zaciekawić, dlatego teraz ta wizualizacja się tutaj pojawi. Pewnie widzieliście też na miniaturce, ale jednak stwierdziłam, że tutaj też fajnie by było to wrzucić. Kolejną rzeczą, o której chciałam Wam wspomnieć, no to obiecany kod rabatowy. Tutaj Wam się wyświetli takie zdjęcie jakby, na którym macie wszystkie takie najważniejsze rzeczy, czyli darmowa dostawa, promocje. No i oczywiście kod rabatowy, także bierzcie i korzystajcie, a ja pokazuję Wam, co tutaj zmodziłam. Zaczęłam sobie od tej strony i tutaj w zasadzie było fajnie. Taka jakaś tam szachownica, coś tam się zadziało, mówię, no super, fajnie, przyjemnie, świetnie się haftuje. Potem nadszedł moment, w którym nie działo się za wiele. Cały czas sobie haftowałam, w zasadzie szybko poszło, jeden kolor. Mówię ekstra, mega mi się podoba ten wzór. No i później zaczął się kosmos. Tutaj jest sporo pojedynczych krzyżyków, może tak tego nie widać, ale jednak, sorry za Nadię, ale ona po prostu cały czas mi chodzi w słowo. No i co? No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj czeka mnie dokładnie to samo, zobaczcie co tu jest. Pikseloza, choć w zasadzie nie aż taka wielka. Mimo wszystko, jak widzicie, ze skrajności w skrajność. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę szybko, choć naprawdę wzór jest gigantyczny. Ja wybierając go patrzyłam na wizualizację, nawet nie spojrzałam, a jaka to jest kanwa. To jest 11, nie wiem, czy Wam mówiłam. Jedyne, co mnie interesowało, to po prostu to, jak ten haft będzie wyglądał ostatecznie, po skończeniu. No i troszeczkę się przeliczyłam, bo naprawdę myślałam, że on będzie mniejszy. To, co tu zrobiłam, to zaledwie kropla w morzu, jak możecie zauważyć. Przede mną jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. No i skuszę się, aby powiedzieć Wam to, że gdybym wiedziała, iż ta kanwa będzie taka duża, to pewnie nie brałabym tego obrazka. Dlatego, że nie mam krosna, bardzo ciężko jest z nimi haftować. No za bardzo mi to na rękę nie jest, no ale cóż, teraz już muszę dokończyć. Życzcie mi powodzenia i do zobaczenia w następnych filmikach. Także pa!